hello z tej strony. Ale przecież krępy miały być zawieszone! Ty nie dotrzymujesz słowa i nie szanujesz widzów! Jeżeli o to to... Ale przecież Strangle Thread to najlepsza krępim pasta na świecie! Sam o tym przecież mówiłeś! No wiem, ale... Ale zamknij ryj i zrób kolejną schematyczną kopię drzewa Debillera, a nie zabierasz się za takie coś! Cicho! Dajcie mi dojść do słowa! Hello wszystkim! Z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek Czas na gównianą creepypastę, tyle że z... małym haczykiem! Pozwólcie, że wam wszystko wytłumaczę. No więc, co pierwsze i najważniejsze, seria jest jak najbardziej zawieszona! Odcinek pojawił się tylko dlatego, bo sam chciałem go zrobić z nieprzymuszonej woli, bo dostałem do tego weny, okej? Zresztą w filmiku o zawieszeniu serii powiedziałem, że być może zrobię ten jeden albo dwa odcinki, gdy będę miał na to ochotę. Poza tym, to mój kanał i robię z nim, co mi się kurwa żywnie podoba. Jej! No więc, dzisiaj będzie Pokémon Strangle Thread. Oho, z tą pastą akurat mam historię. Już samo to, że kiedyś polecałem ją ludziom, pokazuje, jak wielkim hipokrytą jestem, co nie. Bo w końcu ludzie w internecie nie mają prawa się zmieniać, czy to w zainteresowaniach, czy w poglądach, czyż nie, bo taborety zaraz będą się burzyć. Więc tak, postanowiłem odświeżyć sobie ostatnio kilka klasyków, między innymi właśnie Strangle Thread'a i szczerze mówiąc zapamiętałem ją o wiele lepiej niż tak naprawdę jest. Tym bardziej dlatego, że czytałem ją dawno temu i pomyślałem, że zamiast zrobienia zajebanych kopii killerów, które nie różnią się między sobą wcale, a wcale i niszczenie dzieciństwa innych ludzi, postanowiłem, że interesujące byłoby zrobienie odcinka z czegoś, co uważałem za bardzo dobre. I z kolei zniszczę sobie dzieciństwo sam! Jej, bo to jest najważniejsze! Chociaż myślę, że to chyba drugi raz, gdy coś takiego robią, bo było chyba jeszcze Snow on Mount Silver czy coś takiego, który także uważałem za dość spoko makarona, ale nie na taką skalę jak Strangle Thread. A jeżeli chodzi o lekką zmianę tytułu, spowodowana jest tym, że Strangle Thread nie jest aż tak gówniane, by nazywać je gównem, ale z drugiej strony za dobre też nie jest, więc wyjątkowo zmienię tytuł serii na ten odcinek i jak będzie jakiś następny za ten rok czy dwa lata, to powrócimy na stare śmieci, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Więc jej, koniec tego długiego wstępu. Ponieważ odcinek też będzie długi, mam 14 stron w Wordzie do czytania. Let's fucking go! Po internecie krąży wiele historii o zhakowanych grach Pokémon, co wcale nie jest przesadzonym zdaniem, wystarczy wejść na angielską wikię i zobaczyć, ile tego gówna jest. Niektóre nawet gustowne. Jak na przykład ta, w której jako startera dostaje się ducha, z którego zrobiłem nawet MLG, które można obejrzeć na moim kanale, bezwstydna reklama. Bywają też niedorzeczne, głupie opowiadania o ludziach, którzy umierają od gry albo że gra zaczęła z nimi rozmawiać. No i właśnie ściągnąłeś na swoją głowę fanbazę Undertale'a. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny i że masz schron przeciwatomowy. Boże! Czy twórcy tych historyjek nie wiedzą, że posunięcie się za daleko czasami psuje cały efekt? Powiedział autor, który napisał opowiadanie na 8 stron Worda, które... No zobaczycie sami. A te 14 co powiedziałem to plus moje komentarze, więc jej! Ach, zaczynam odbiegać od tematu. Dorastałem, interesując się takimi podrobionymi gierkami, które czasami pojawiały się w sklepach z używanymi rzeczami na eBayu lub były rozdawane losowym przechodniom przez bezdomnych. Miałeś chyba na myśli hipsterów. Nie miałem przyjemności spotkać się z jedną z takich osób. Widać, ktoś nie jeździł nigdy metrem. Swoją szczególną kasetkę znalazłem po prostu w koszu na śmieci, gdy śmieciarka zajeżdżała pod kontener sąsiadów. W sumie z szukania skarbów w śmietniku można zrobić kanał na YouTubie. Ach, te suby. Zauważyłem wewnątrz grę, więc zapytałem się śmieciarza, czy mógłbym ją zatrzymać. On najwyraźniej nie miał z tym problemu. W końcu została wyrzucona.
Więc po co się kurde pytasz? Oczywiście spytałem się jeszcze sąsiadów, aby potwierdzić, że naprawdę jej nie chcą. Jezu Chryste! Skoro coś leży w śmietniku, to chyba jak najbardziej oznacza, że osoba wyrzucająca nie chce już mieć nic wspólnego z danym przedmiotem! Przestań inwigilować prywatność ludzi! Zdumiało ich to. Wyglądali, jakby widzieli ją pierwszy raz na oczy. Tak samo jak ten wpół spleśniały ser oraz zgniecioną puszkę, którą także chciałeś sobie przywłaszczyć. O mój protagonisto. Ich syn sięgnął po nią ręką. Mały chłopiec na widok Charizarda z wierzchu kasetki wyjęczał: Myjemy, nie chcemy, mysiu! Jednak matka mu odmówiła, jako że ja byłem znalazcą. Nie, Billy, nie kradnie się bezdomnym. Znaczy hipsterom. Właściwie to nawet nie miał Game Boya, po prostu lubił Pokémony. Chciwy gnojek. Nie myśląc dłużej, udałem się do domu, oglądając kasetkę. Zwykła stara wersja Red z nieco wytartą naklejką wzdłuż szyi Charizarda. Ale czego spodziewać się po takiej starej grze? Tego, by poprzedni właściciel jej nie maltretował na przykład. Będąc dzieckiem, miałem wersję Blue, więc nie mogłem się doczekać, aby zobaczyć chociaż minimalne różnice między obiema grami. Nawias, gry Pokémon zazwyczaj wychodzą w kilku wersjach różniących się występowaniem Pokémonów itp. Nawias. No to prawda, jako że te różnice są bardzo minimalne, to nie sądzę, że mógłbyś je zauważyć, tym bardziej dlatego, że grałeś w Blue za dzieciaka. Ta, byłem nieco rozczarowany, kiedy zobaczyłem to, co pojawiło się na ekranie tytułowym. Pokémon Strangled Red. Nawias, tłumaczenie Strangled Red, uduszony Red, postanowiłem pozostać przy oryginalnej nazwie. Propsy za to! Nawias. Cholera! Przeróbka! Sąsiadów w Iwonie! Przeróbki były pożądane i w ogóle, ale nie miały żadnej wartości pieniężnej. Podczas gdy oryginały były dość cenne, a ja chciałem zagrać w Reda, a nie w to gówno. Ja pierdzielę, to odpal kompa, ściągnij emulator i Roma i będziesz miał swój oryginał. Jesus Christ, przestań takie wąty robić. Ech, ostatecznie dostałem ją za darmo, nie zaszkodzi spróbować. No właśnie, więc zamknij ryj. Nazwa jednak była dziwna. Strangled Red. Nie miało to sensu, bo mówi się, że ludzie stają się niebiescy, gdy się dławią, nie czerwoni. Tak! Tak, to należy do wiedzy powszechnej, więc nie wiem zbytnio czemu o tym mówisz, jakbyś chciał coś udowodnić. Kto wie, może była para tych przeróbek, a ja po prostu dostałem wersję Red. W sumie jestem ciekaw, jak nazywałaby się druga wersja. Podpalony Blue? Bo rzekomo ludzie nie stają się niebiescy, paląc się żywcem. Im więcej nad tym myślałem, tym bardziej zaczynało mnie to interesować. Moje początkowe rozczarowanie przerodziło się w ciekawość. Chciałem zobaczyć, co stworzył twórca i miałem zamiar notować wszystko, co zobaczyłem. Powiedziałbym coś o dzienniczku i blogu, ale to jest już tak przeruchane, że nawet nie chce mi się tego robić. Pierwsza odmienność: na ekranie startowym obok trenera stał Charizard zamiast Charmandera, a Pokémony nie przelatywały wzdłuż ekranu, tak jak to miało miejsce w oryginale, tylko wciąż stał tam Charizard, nawet po 5 minutach czekania. Myślę, że 5 minut to o wiele za długo na wpatrywanie się w ekran tytułowy, tylko po to, żeby tam coś się przewijało. Ale to tylko ja. Wzruszając ramionami, nacisnąłem start. Zauważyłem, że Charizard nie wydawał żadnego dźwięku, który zawsze towarzyszył rozpoczęciu nowej gry. Ujrzałem opcję kontynuuj, więc postanowiłem zrobić to, co każdy robi z używanymi grami. Sprawdzić, czego dokonał poprzedni właściciel. O ile był jakikolwiek poprzedni właściciel. Nie. No to dostałem odpowiedź na moje pytanie. Mrugnąłem z niedowierzania. Nie! Co masz na myśli, mówiąc nie? No a co można mieć na myśli? Kurde, niektórym możesz powiedzieć to samo po 50 razy, a i tak nie zrozumieją. Gra nie pozwoliła mi kontynuować. Choć za czwartym podejściem usłyszałem płacz Charizarda. Cichy, ledwo słyszalny, ale wciąż. Kurwa, Charizard, uspokój się, chłopaki nie płaczą! Dobra, nie, to nie. Nareszcie zrozumiał. Nacisnąłem nowa gra. Co i tak bym zrobił po sprawdzeniu starego zapisu? Ekran stał się czarny przez jakąś chwilę. Nie było Prof. Oaka. Brak melodyjki, po prostu nic. Oak zapewne był zbyt zajęty, przypominając sobie imię swojego własnego wnuka. Ostatecznie obraz wrócił, ukazując sypialnię. Dwa łóżka, dwa telewizory i komputer w rogu. Moje okono na świat! Ludzik wyglądał tak jak zwykle. Zbieżny z wersją Red.
Dziwiło mnie, że nie zostałem spytany, jak się nazywam, ale odpowiedź na to pytanie pojawiła się, gdy tylko zatrzymałem grę. Mój trener nosił imię Steven. Jaki Steven? Na pewno nie Hawking! Nie, to nie jest moje prawdziwe... Ja pierdolę, to było złe! Nie, to nie jest moje prawdziwe imię lub inna podobna głupota. Gra nie jest samoświadoma ani nawiedzona, a przynajmniej nic o tym nie wiem! Najpierw mówisz na samym początku, że te nawiedzone historyjki są niedorzeczne, a teraz robisz w gacie i nie jesteś pewny. Okej, po prostu imię zostało już wybrane. Tak, to się zdarza w hakach! Pokiego te wzmianki o duchach! Zaciekawiony zobaczyłem, że mam standardową sumę pieniędzy, brak odznak. Postać z karty trenera nie wyglądała jednak jak Red. Miała dłuższe włosy, prawie do połowy pleców. Zwykły uśmiech Reda zmieniono na chytry uśmieszek. Żyd. Szczerze wyglądał dużo fajniej niż Red. Następnie sprawdziłem jego pokemony. Charmander na poziomie 5, nazwany Mickey. Nic w nim dziwnego, a raczej powinienem powiedzieć w niej, biorąc pod uwagę imię i tym podobne. Miała takie same statystyki jak każdy inny Charmander. Znała tylko ataki Scratch i Tail Whip. Podstawy. Gra wydawała się normalna. Podstawy? Normalna? Charmander nie zna Tail Whip! Wracając do gry. Przeszedłem przez pokój, zauważając długie włosy Stevena, kiedy postać odwróciła się do mnie plecami. To nie ja, to moja szauma. Nie poznałem domu, ale zszedłem na dół po schodach. Na dole czekał inny trener, który od razu do mnie przemówił. Mike! I jak? Gotowy? Steven? Ta. Cóż to za wspaniały dialog. Doszedłem do wniosku, że ten Mike to mój rywal. Wcześniej wybrany w zastępstwie Blue. Chociaż wracając do momentu, gdy byłem jeszcze w sypialni, były tam dwa łóżka, więc musieli nie być zwykłymi rywalami, tylko braćmi. Dobrze, że powiedziałeś to słowo, bo shipom nie byłoby końca. Zaczęli rozmawiać. Normalny pokemonowy dialog. Zostań mistrzem Pokémon, złapię wszystkie i tak dalej. Mam nadzieję, że został jeszcze napisany normalnym pokemoniastym pismem XD. Zanim doszło do kłótni na temat tego, który jest lepszy. Charmander czy Squirtle? Co oczywiście doprowadziło do walki. Ja rozstrzygnę wasze właśnie. TOTO DAJEL KURWY! Proste. Scratch tackle, aż wygrałem dzięki temu, że miałem pierwszy ruch. Zauważyłem, jak dużo lepiej wygląda postać Stevena w walce niż Reda. Inna poza. Włosy jakby zostały rozwiane przez wiatr. Może to jej urok, a może to Maybelline. Mała zmiana, ale wciąż dużo lepiej. Cholera, coś mi się zdaje, że... Jeszcze kurde dużo mi zostało do czytania, może lepiej się zaopatrzę w coś do picia, bo... O, to ten monster, który tak magicznie się przede mną pojawił i totalnie przede mną... Nie stał, ponieważ jego totalnie nie przyszykowałem. Dziękuję ci, życie. Nie, to nie jest odcinek sponsorowany. Opuściłem dom po krótkim przekomarzaniu się z moim bratem. Nie pisz tego słowa w cudzysłowiu. Nie znasz mocy zwyrodnienia ludzi w internecie. Udałem się na wschód. Zauważyłem, że to naprawdę Pallet Town. Dom stał po prostu nieco na uboczu. Nie było żadnej tajemniczej trawy jak w zwyczajnym Pallet Town. Trawy, która zawiesiłaby grę, gdybyś tylko w nią wszedł, wiem coś o tym, bo sam próbowałem. Włócząc się, postanowiłem zajrzeć do domu Reda. Jego matka była wewnątrz, a gdy do niej zagadałem, skomentowała, jak przystojnie wyglądam, z nadzieją, że jej syn zacznie brać ze mnie przykład, kiedy już zostanie trenerem w przyszłym roku. Właśnie w tym momencie pasta zaczyna pokazywać, że jest fanfikowym self-insertem. To była taka moja pierwsza lampka, kiedy odświeżyłem sobie tą pastę. Czyli akcja ma miejsce rok przed oryginalnymi wydarzeniami. Red był nawet na górze, grając na SNESie w swoim pokoju. Powiedział, też będę najlepsiejszy, gdy przyjdzie na mnie kolej. Po czym za jakieś 3 lata pójdę na kemping w góry na czas nieokreślony. Polubiłem tę przeróbkę. Była interesująca całkowicie. Nowa przygoda, inna postać. Wyglądało nawet na to, że Steven miał powiązania z postaciami z miasteczka, reputację i osobowość. Ludzie w mieście mówili do niego jak do osoby, nawiązując konwersację, zamiast pieprzyć o samouczkowych sprawach. Nawet siostra Blue'a była inna. Wszystko wskazywało na to, że była w związku ze Stevenem, jako że rozmowa skończyła się pocałunkiem i ciepłym uściskiem. Uważaj, bo twój Charmander będzie zazdrosny. Poza tym,
Czy już mówiłem, że ta pasta śmierdzi self-insertem? To kolejny powód na moją tezę, która jest już potwierdzona. Profesor Oak życzył mi powodzenia i podarował Pokédexa. Nie dał mi go, by wesprzeć jego badania, tak jak to miało miejsce w innych grach Pokémon. Otrzymałem go z czystej dobroci, podarunek. Gra podobała mi się coraz bardziej z sekundy na sekundę. Chyba miała nawet właściwą fabułę! Tutaj pozwolę sobie coś niecoś wtrącić. Otóż teraz przypomniał mi się pewien naprawdę, naprawdę gówniany romhack o nazwie Pokémon Light Platinum, w którym właśnie jedną ze zjebanych rzeczy było to, że każdy był dla ciebie miły i cię podziwiał i tak dalej, poza tym, że miałeś 20 rywali i mnóstwo bezsensownego fanserwisu. Ale no, przez to atmosfera w tym haku była sztuczna i gówniana i miałem kurde ochotę wszystkich w nim zajebać. Więc nie, mój drogi, fabuła tego haka nie jest właściwa. Chyba, że to jest self-insert. Byłem kimś, a nie jakimś zwyczajnym trenerem, którym mógł zostać każdy. Dobra, ja już wiem, to jest na 100% self-insert. Mamy potwierdzenie i koniec kurde waści na ten temat. Historia była odmienna. Mimo, że rozgrywka wcale się wiele nie różniła. No fakt, nie możesz zrobić ogromnych rewolucji ze względu na ograniczenia silnika pierwszych Pokémonów. Poszedłem na północ, jak zwykle. Chodziłem od miasta do miasta zbierając odznaki i pochwały liderów. Nawet sława Stevena wydawała się rozchodzić, jako że niektóre postaci rozmawiały ze mną, jakby mnie znały. Używałem Miki w każdej walce i rozwijała się zadziwiająco szybko. Z łatwością pokonała Brocka, nawet Misty, super efektywne ataki nie sprawiały jej tyle problemów co innym. Zadawała więcej obrażeń niż zwyczajny Charmander. Była istnym potworem, jeśli mówimy o mocy. Hej, ta pasta w sumie przewidziała po części Let's Go Pikachu i Eevee z małymi bezużytecznymi śmierdzielami, które nie ewoluują i mają OP staty i których nawet nie można wsadzić do peceta, bo i tak będą za tobą łaziły. Szczury. Nawet została Charizardem, mając jedynie 25 poziom. Nieźle. Okej, zwracam honor, przynajmniej w tym Let's Go Starter ewoluuje. Dziwne rzeczy zaczęły się dziać, kiedy doszedłem do Lavender Town. No i kurwa, jak pierdolność z wysokości, to z przytupem. Wiem. Lavender Town jest miejscem, wokół którego krąży większość z tych strasznych historii i tak dalej, ale było to jedyne miejsce, w którym na razie zauważyłem większe zmiany. Nie było żadnej inwazji Team Rocket, co mnie zdziwiło, ale przypomniałem sobie, że historia ma miejsce rok przed wydarzeniami oryginału, więc atak Rocketów nie mógł jeszcze nastąpić. Próbowałem dostać się do wieży Pokémon z zamiarem złapania Gastliego, ale tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wow, okej, na początku pieklisz się o to, że autorzy posuwają się za daleko z ich historiami i z psuciem całego efektu, a kurwa sam co robisz? Lavender Town jest najbardziej oklepanym motywem, z jakim miałem styczność, bo zawsze dziwności zaczynały się od tego miejsca, no błagam cię. Steven, nie mam powodu, aby tutaj iść. Ach, moje włosy są fabulous. Steven nie chciał wejść do środka, bez względu na to, co robiłem. To było dziwne, to znaczy, wiecie, w Kanto jest milion miejsc, do których naprawdę nie musisz iść, na przykład małe przypadkowe domki z niczym wewnątrz oprócz dzieci. Pedofil. Dlaczego Steven nie chciał wejść akurat tutaj? Żeby odhaczyć Lavender Town w liście stereotypów! Ze wzruszeniem ramion stwierdziłem, że nie potrzebuję Gastliego, jako że Miki radzi sobie ze wszystkim, więc po prostu ruszyłem dalej. W sumie to nie tak, że byle który starter mógłby radzić sobie ze wszystkim, gdyby używało się tylko i wyłącznie jego. A właśnie, mówiłeś, że twoja Miki to taki potwór. Jakie ma staty w takim razie, he? Jakie ataki? Oczywiście, że tego nie powiesz. Lavender Town posłużyło mi jedynie jako przystanek z centrum Pokémon. Gra posuwała się dalej normalnie. Ostatecznie zdobyłem wszystkie odznaki i pokonałem Elite Four. Wow, wzmianka o Lavender Town była dłuższa od całej przygody z Ligą. Niby mówiłeś wcześniej, że ta gra ma właściwą fabułę, a nie wyjaśnisz żadnych konkretnych różnic poza zachowaniem NPC-tów. Byłoby fajnie, gdybyś o tym wspomniał chociaż trochę, z drugiej strony to może nie, bo pewnie całe Kanto lizałoby Stevenowi dupę.
Standardowo mój brat Mike czekał już na mnie na końcu, inicjując walkę o mistrzostwo, którą Miki zakończyła bez trudu. Następstwa pojedynku były całkiem przyjemne, żadnego napięcia pomiędzy walczącymi, jak w przypadku Reda i Blue. Bracia sobie po prostu pogratulowali, a wtedy obraz zmienił kolor na biały, żadnego Hall of Fame, nawias Hala Sławy, nawias, żadnych napisów końcowych. Zostały wycięte jak reszta właściwej fabuły. Gdy obraz wrócił, byłem znowu w domu. Bracia siedzieli przed komputerem, rozmawiając ze sobą. Steven: nie chcę. Życie ma w dupie, czy czegoś chcesz, czy nie chcesz. Dorosłość jest zjebana. Mike: no dawaj, pożyczę ją tylko na minutę, aby ukończyć Pokédex. Program jej nie zarejestruje, jeśli nie będzie uważała mnie za pana przez co najmniej chwilkę. Steven: ale moja Miki. Myślę, że nie tylko między siostrą Garego i Stevenem jest jakaś relacja. Mike: obiecuję, że ją oddam, ok? Tak, nie. Byłem lekko zakłopotany, więc nacisnąłem nie, będąc ostrożnym. Szczerze mówiąc, zrobiłbym to samo, niech sam sobie kurwa zapracuje na wypłatę. Mike: no weź, proszę! Nie! No weź, proszę! O mój fuckingowy Boże, Mike, z takim podejściem do życia nie będziesz miał wielu znajomych. Zdałem sobie sprawę, że to wszystko będzie się po prostu zapętlać, aż się zgodzę, więc dałem tak, żeby zobaczyć, co nastąpi. Mike: no dobra, to zajmie tylko chwilkę, a wtedy obydwaj będziemy mistrzami Pokémon. Inaczej, wy czasem nimi już nie jesteście? A właściwie to Steven nie jest? W końcu rozwalił ligę i ciebie, patyku, a jeżeli chodzi o pełny Pokédex, to z tym też czasem nie będzie problemu, ponieważ Steven bardzo mocno upierał się przed pójściem do wieży w Lavender Town, co oznacza, że nie mogłeś złapać Gastliego. A idąc jeszcze dalej, to z ewolucjami poprzez wymianę. Autor nie miał z kim wymienić się takimi pokami jak Haunter czy Kadabra, nie mając dostępu do ich ostatnich ewolucji. Nie miał nawet kabla, nie wspominając o pokach ekskluzywnych dla wersji Red. Blue raczej. Oczywiście, jako że to jest hack, to haker mógł zaradzić tym ograniczeniom, jak wypierdzielenie ewolucji po wymianie i możliwość respu Pokémonów z wersji Blue. Autor pasty mógł bardziej sprecyzować, jak to działa, niż fapić do potęgi Charizarda Stevena. Jednak nawet jeśli to jest to obecne w tym haku, to wciąż zostaje jeden problem. Steven nie może pójść do wieży w Lavender Town i nie może złapać Gastliego, kurwa! A jego brat nie ma dostępu do Charmandera i Charmeliona! No kurwa! Steven, kropki. Idealna odpowiedź na to, co przed chwilą powiedziałem. Ekran zmienił się, pokazując animację wymiany Pokémonów, która wydawała mi się trochę dziwna, ponieważ wyglądało to, jakbym był sam tam. Tam sam, znaczy się. Ale co tam, może tak miało być? No, zważając na to, że w grze są zaprogramowane wymiany z NPC-tami, to nie wiem, czemu aż tak bardzo się tym przejmujesz. Miki poszła pierwsza. Panią pierwszeństwo! Oglądałem, jak wolno przychodziła przez łączę. Trzask! Dobrze, że nie brzdęk albo chrup, oh my god. Aż podskoczyłem. Nagły, hałaśliwy dźwięk rozszedł się w moim pokoju, ponieważ konsola była maksymalnie nagłośniona. Gdy spojrzałem na ekran, zauważyłem, że gra się zawiesiła. Miki wciąż w trakcie wymiany, ale obraz ani drgnął. Zakładam, że on też przestraszył się tego głośnego trzasku. Zdarza się to najtwardszym z nas. Z westchnieniem wyłączyłem konsolę, zastanawiając się, kiedy ostatnio zapisywałem. Gra automatycznie powinna ci zapisać stan po wygranej w lidze, ale co ja tam wiem? Ja tylko znam te gry na pamięć, co ja mogę kurde wiedzieć. Kiedy włączyłem ją ponownie, Charizard nie stał obok trenera. No bo Charizardy mają też inne rzeczy do roboty od stania nieruchomo na ekranie tytułowym. Jak pójście do ortopedy przez bóle kręgosłupa powiązane z byciem nieruchomym sprite'em. Po naciśnięciu start brakowało opcji nowej gry, zostawiając kontynuuj jako jedyny aktywny przycisk. A co z opcjami? Było to dziwne, delikatnie mówiąc. Gra uruchomiła się, nie pokazując moich statystyk jak zazwyczaj. Szczęka mi opadła, gdy zobaczyłem to, co mnie powitało. Rok później. Najpierw zaczęła się melodyjka z Lavender Town, grając jak zwykle, podczas gdy obraz powoli się pojawiał. No i kurwa się zaczyna! Zapnijcie pasy, bo nadchodzi wkurw!
Steven znajdował się w wieży Pokémon, co sprawiło, że muzyczka stała się jeszcze dziwniejsza. Stał naprzeciwko nagrobka, nie robiąc nic! Zastanawiając się, co się dzieje, nacisnąłem A. Fajnie jest to, że na początku pasty autor pierdoli o tych wszystkich stereotypach i o tym, jakie są złe, a koniec końców sam je stosuje do jasnej cholery. Który raz z kolei można zrobić pokepastę zahaczającą o Lavender Town? O kurwa. Monster mi pomaga przebrnąć przez te ciężkie czasy. Steven! Kropki. No przynajmniej Steven jest tak zawstydzony całą sytuacją, że się nie odzywa. A jeżeli doprowadzacie swojego własnego OC do tego stanu, to powinniście przemyśleć swoją karierę jako pisarza. Zdezorientowany, spróbowałem się ruszyć, zdając sobie sprawę, że miałem kontrolę nad postacią. Spauzowałem grę i sprawdziłem moją drużynę. Brakowało Miki. Nie tylko Miki. Wszystkich Pokémonów! No to nice, będziemy mieć powtórkę z Pokémon Creepy Black. W końcu ta pasta według ciebie była przyzwoita i... Przy okazji, jakie inne poki? Przecież chyba tylko i wyłącznie tego Charizarda używałeś, nie? Ja pierdolę. Nie miał nic. Pokédex zniknął, plecak był pusty. Jakżeś ty tu dotarł, goły i wesoły? Znaczy, goły i zawstydzony. Okradli cię? Szczerze zaniepokojony sprawdziłem kartę trenera. Zero pieniędzy, zero odznak. Czas gry 8795 godzin, co było niemożliwe, bo przedtem pokazywało jedynie 30. Plus licznik gry zatrzymuje się na 3/9, więc nice try, ale ja ci nie wierzę. Ale nie to było najdziwniejsze. Jego zdjęcie. Zdjęcie przystojnego, pewnego siebie trenera było inne. Kto śmiał zrujnować mojego cudownego self-insert OC? Oczy niewidoczne. Twarz skierowana lekko ku dołowi. Uśmieszek zniknął, zastąpiony brakiem jakiejkolwiek ekspresji. Jego dawniej perfekcyjnie uczesane długie włosy były teraz w kompletnym nieładzie. To jest kurwa żenujące. Nie mogłem więcej na niego patrzeć. Zamknąłem menu. Jaki rozporek w moich spodniach. Ruszyłem, aby wyjść z wieży, ale ekran migał z każdym moim krokiem, tak jak wtedy, kiedy Pokémon jest zatruty. W sumie oglądałem filmiki na YouTube, gdzie ludzie rozwalali Pokémon Red na różne sposoby bugami i pamiętam coś takiego, że chodziło się bez poków i tam był efekt trucizny, gdy się łaziło po świecie, ale taki mały nawias. Przełknąłem ślinę i otworzyłem ponownie kartę trenera. Zdjęcie wydawało się jeszcze gorzej. Chyba jeszcze gorsze. Z każdym moim krokiem jego głowa przechylała się coraz bardziej, a ramiona się opuszczały. Wierzyć mi się nie chce, że co krok przez całą drogę wciskał start i wchodził do statystyk swojej postaci. Ale hej, ciekawość doprowadzi każdego do różnych stanów, więc no. Zanim doszedłem do wyjścia, klęczał na kolanach z rękoma przyciśniętymi do twarzy i włosami zwisającymi do ziemi. Już wcześniej domyślałem się, o co chodzi, ale to rozstrzygnęło spór. Kto z tobą się niby spierał? Na pewno nie ja. Zebrałem myśli. Zawsze zastanawiałem się, czemu w oryginalnych grach nie było innego mistrza, oprócz mojego rywala. Dlaczego to ty, protagonisto, musiałeś pokonać rywala, kiedy on po prostu tam wszedł, nie musząc walczyć z poprzednim obrońcą tytułu? Może dlatego, że to Lance jest mistrzem? A że nasz rywal go pokonuje, to zgarnia ten tytuł? Przestań wpierdalać jakiegoś romhaka do kanonu tej serii! To jest porąbane, ja pierdziczę! Wtedy mnie oświeciło. Odpowiedź była tuż obok. Poprzedni mistrz się poddał. Wypierdalaj! Jego ukochana Miki była prawdopodobnie martwa, a wraz z nią umarła część jego. Wypierdalaj! Jego Pokédex, inne Pokémony, odznaki, sława, wszystko porzucił to! Wszystko w ciągu tego roku. Roku, który mnie nie minął. Roku, z którego wzięły się te wszystkie godziny. Nawias, nawet to podliczyłem. Jeden rok ma 8765 godzin. Dodaj do tego moje 30 godzin i masz odpowiedź, nawias. Nie chce mi się tego sprawdzać, ale i tak nie wiem, czy powinienem wierzyć osobie, która nie wie, że Charmander jest na Tail Whip. Ale powiedzmy, że jest lepszy z matmy i dobrze wpisał na miary z Google. I no. Nie, w sumie łatwo by było to sprawdzić, ale mi się nie chce. Powiedzmy, że tak jest. A na pewno tak jest, bo zaraz w komentarzach jacyś mądrale będą mi to pisać.
Nie musicie! I don't give a shit! Nawet jeśli, to gra wciąż trwała. Gra o tron! Pomyślałem, że to powinno być zakończeniem. Znaczy się, co tu jeszcze można zrobić? Nie miałem Pokédexa, Pokémonów, nic! Co powinienem był robić? Wyłączyć grę? Porozmawiałem ze wszystkimi w mieście i każdy mówił podobne rzeczy. Wszystko w porządku? Widzę, że wciąż w żałobie. Wszystko będzie w porządku. Proszę, czy jest coś, co moglibyśmy zrobić? Nie martw się, mimo wszystko autorzy kochają swoich OC. Co nawet to jest odwzorowane teraz idealnie. Steven nigdy nie odpowiadał, a oni w kółko powtarzali to samo. Nie potrafiłem teraz odłożyć tej gry, to wszystko było takie dziwne. Zaciekawiony udałem się do wysokiej trawy. No jest wysoka, nie wiem po co pisać to w cudzysłowie. I ostatecznie zaatakował mnie Rattata. Tylko nie on! Żaden Pokémon nie został wysłany, tylko postać Stevena. Zastanawiałem się, jak mam walczyć. Szybko, Steven! Użyj depresji, to będzie super efektywne! Dziki Rattata zostawił cię. Walka po prostu się skończyła. Bo niezbadane są moce depresji, tak sądzę. To było doprawdy interesujące i działo się z każdym Pokémonem, którego napotkałem. Dziki PJ zignorował cię. Dziki Ponita odszedł. Jako, że Steven nie jest już taki fabulous, to czemu te poki miałyby go zaczepiać? No proszę. Muzyka też się nie zmieniała. Bez znaczenia, gdzie poszedłem, towarzyszyła mi melodyjka z Lavender Town. Ależ oczywiście, kurwa! Czasami lekko zmieniając, czasem nie. Zaglądałem wszędzie, do każdego miasta, rozmawiałem ze wszystkimi, myśląc nad tym, co powinienem zrobić. Moja frustracja mieszała się ze stresującą atmosferą tego wszystkiego, przez co to wszystko zaczynało wydawać się nieprzyjemne i denerwujące. Oj, chyba szczególnie denerwujące, bo ja już jestem wkurwiony. Ale nie mogłem odejść. Zaczynałem się trochę złościć. Każdy składał mi tylko kondolencje albo dawał takie przedmioty jak lemoniada czy kawa. Każda propozycja kończyła się krótką odpowiedzią. Steven. Nie. Walnąłem się za swoją głupotę nagle, zdając sobie sprawę, że odpowiedź leżała tuż przede mną. Pallet Town, co innego! Kiedy jednak tam doszedłem, co zajęło sporo czasu bez Pokémona, którym dałoby się polecieć bez roweru, a w dodatku wydawało się, że Steven porusza się wolniej niż zwykle. Nie, kurwa, nie mógłbyś tam dojść bez żadnego Pokémona, bo byłbyś uwięziony w Cerulean City, nie mogąc przejść przez Mount Moon, plus nie mógłbyś przypłynąć z południa do Pallet Town bez surfu! Najpierw porozmawiałem z profesorem Oakiem. Takie rzeczy się zdarzają, po prostu miałeś pecha. Jak nazywa się mój wnuk? Był twoim rywalem od dzieciństwa! Następnie siostra Blue. Proszę, nie opuszczaj już więcej domu. Tak, nie odwiedzaj już nigdy więcej swojego zmarłego Pokémona, ponieważ jestem samolubną bzdziągwą. Mama Reda nawet się do mnie nie odezwała, bo miała focha. Nie mając więcej pomysłów, gdzie mógłbym pójść, udałem się na zachód, odnajdując dom z początku, którego zresztą nigdy nie odwiedziłem od czasu odejścia z Pallet Town. Nie licząc oczywiście tej scenki z wymianą, która stała się z 2-3 strony temu. W środku znajdował się Mike, ale gadanie z nim okazało się bezcelowe. Mike, tak mi przykro. I tutaj pasowałoby przysłowie sprawdzające się bardzo dobrze. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Szczególnie jeżeli chodzi o płytki z Silent Hillem 2 w wersji na PlayStation 2, bo dostajesz je z powrotem w opłakanym stanie i będziesz musiał zanosić je na czyszczenie z rys. Rozmyślałem chwilę. Czy to może naprawdę nie jest zakończenie? No cóż, w końcu żaden duch cię na końcu nie zajebał, czyż nie, więc to znaczy, że musisz jeszcze coś tam chyba zrobić. Steven skazany na wieczną tułaczkę po regionie Kanto! To byłoby całkiem interesujące. Nawiedzany wspomnieniami, zmuszony słuchania obaw innych ludzi na swój temat, w desperackiej próbie, aby zrobić cokolwiek, poszedłem do pokoju na górze i udałem się do łóżka. Steven. Idę spać! Dobranoc, Steven. Słodkich snów. Obraz zanikł na chwilę, stając się czarny, a po chwili wrócił z powrotem. Świat lekko przyciemniony, a Mike leżał w łóżku obok. Prawdopodobnie znaczyło to, że był środek nocy. Raczej nie znaczyłoby to, ponieważ w pierwszej generacji nie ma czegoś takiego jak dzień i noc, bo nie ma kurde czasu! Steven. Zrobię to.
Jako, że to jest świat oców, to nie brzmi dobrze, zważając na to, że istnieją shipy i że jego brat śpi obok niego w łóżku. Zrobi co? Jakiś ty niewinny. Znowu nie miałem pojęcia. Przejrzałem wszystko w pomieszczeniu i nic się nie stało. Kiedy tylko wyszedłem z domu, pojawił się kolejny monolog. Steven. To może ją zwrócić. To może zrobić wszystko. Co takiego, Max Revive? Czym do cholery było to? Coś, co mogło zrobić wszystko. Za Chiny nie mogłem od tego pojąć. Ale Chiny nie są regionem w Pokémonach. Chociaż w sumie... Jestem ciekaw, jakby taki wyglądał. Na przykład walka z liderem w fabryce Pokeadidasów, w którym pracują małe dzieci. To by było cudne. Jestem chujem, wiem o tym. Włóczyłem się, próbowałem wyjść z Pallet Town zwykłą drogą. Steven, nie tędy. Nie chciał iść dalej, próbowałem zaglądać do domów. Steven, pieprzy ci chło, czy ktoś wystawił temu hakowi ocenę E dla Edgy? Podniosłem brew, zapominając na chwilę, że nie jest to prawdziwą grą Pokémon. Wulgarność zbiła mnie z tropu, bo widać te wszystkie inne różnice nie były wystarczająco przekonywujące. Kontynuowałem rozglądanie się po mieście, ale nie było miejsca, do którego mógłbym jeszcze pójść. Aż przypadkowo zbliżyłem się do oceanu, a Steven wszedł do wody, pozostawiając jedynie połowę ludzika widocznego. Tak jak pływacy, których spotykasz w stadionie w Cerulean. Tak, kurde! Przepłyń cały ocean kraulem! Może odkryjesz Amerykę! Nie wiedziałem, że umie pływać. Trzeba było go zapytać. Steven. Brakujący. Brakujący? Zatrzymałem na chwilę grę. Nie, przecież nie mógł mieć na myśli tego. Nie próbowałem jeszcze trika z Missingno na tej przeróbce, ale to pasowało zbyt dobrze. Jesus fucking Christ! Missingno nie jest nawet w kanonie pokemonowym, to tylko Bóg! Oh my god, boli mnie głowa! To jest idiotyczne! Teraz zastanawiam się na serio, jak mogłem kiedyś polecać to ludziom do czytania. Musiało mu o niego chodzić. Dopłynąłem do Cinnabar. Cinnabar, nie Cinnabar! Czułem, że czegoś brakuje. Cisza. Melodia z Lavender Town zanikła. Nie było jakichkolwiek dźwięków, tak samo jak Pokémonów. Zacząłem pływać z góry do dołu, wzdłuż wschodniego wybrzeża i... Dziki Missingno atakuje! Tak w sumie się zastanawiam, że to wszystko by nie miało miejsca, gdyby tylko protagonista slash autor nie robił tego, co każe mu gra. Steven! Mój. Dziki Missingno został złapany. No, to było szybkie. Co do diabła? Steven nic nie zrobił, po prostu rozkazał temu zlepkowi uszkodzonych danych, aby do niego dołączył. Nie, aby stał się jego własnością. Co nie zabrzmiało zbyt dobrze, jako że jesteśmy w kanonie oców i każde marzenie może się spełnić. Niepokoiłem się coraz bardziej. Sprawdziłem menu startowe i zobaczyłem, że Missingno nie znajdował się w mojej drużynie. A zamiast tego pojawił się przedmiot, sprawiając, że rzeczy stały się jeszcze dziwniejsze. Oj, tak ten kontekst wcale nie pomaga. Sprawdziłem też kartę trenera. Steven był skierowany do mnie plecami, jego długie włosy opuszczone na plecy. Ręce w kieszeniach, nic więcej. Fochnął się na ciebie, autorze, mogłeś zgotować swojemu ocu o wiele lepszy żywot, a ty zdecydowałeś, by cierpiał w tej creepypaście. Jak można zrobić to swojemu dziecku? Może jeszcze mu powiesz, że był adoptowany czy coś? To by dopiero dostał deprechy. Przypomniałem sobie, co powiedział po przebudzeniu i domyśliłem się, co mam zrobić. Płynąłem na północny wschód, aż dotarłem, bo gdzie indziej, do Lavender Town. Tym razem przynajmniej mogłeś to zrobić. Jestem tylko ciekaw, jak przebrnąłeś przez Seafoam, bo musiałbyś pchać głazy do dziur i... No ale przecież Steven to nadludź, jak morze przepłynie, to i kamień przesunie swoimi wielkimi, męskimi mięśniami. Ble. Nie zdziwiłbym się, gdyby przeszedł też przez Cycling Road na piechotę. Po drodze zauważyłem wszystkich tych trenerów. Żaden nie chciał spojrzeć na Stevena, wszyscy odwracali się, kiedy ich mijał. Naturalny odruch dla bezdomnego. Nawet ci, którzy normalnie się nie poruszali. Próbowałem też porozmawiać z jednym ze strażników, którzy pilnowali przejść pomiędzy miasteczkami. Czyli to jednak było Cycling Road? What the fuck? Po prostu odejdź. Nie rozmawiamy z bezdomnymi.
Każdy z nich powtarzał to samo. Najpierw mówisz, że rozmawiałeś z jednym strażnikiem, a potem z każdym. No zdecyduj się, proszę. Ale jeden z nich powiedział coś, przez co ciarki przeszły mnie na plecach. Czasami śmierć jest najlepszym wyjściem. To niestety jest prawda życiowa, Nuzlockera. Ręce zaczęły mi się pocić. Steven chciał spróbować niemożliwego. Niektórzy mogliby uznać to jako zbrodnię przeciwko naturze. W sensie pójście do Pokémon Center albo użycie Revive? Wziąłem się w garść. Przecież to tylko gra, a ja miałem zamiar ją skończyć. Dojście do wieży Pokémon zajęło wieczność, ale ostatecznie tam dotarłem. Głęboki wdech i ruszyłem w kierunku nagrobka. Pamiętałem, który obraz Stevena stojącego przed nim wypalił mi się w pamięci. To w sumie dobrze, bo to miejsce jest nimi wypełnione i wszystkie wyglądają tak samo. Najpierw spróbowałem go obejrzeć. Steven. Miki. Lubiła sianko. Nic się nie wydarzyło. Przełknąłem ślinę, otworzyłem menu, a następnie wybrałem Missingno z mojego plecaka. Oak. Steven, nie używaj tego! Nie jeździ się rowerem w budynkach! Przypomniało mi się, jak profesor Oak odzywał się, gdy chciałeś użyć key itema, nawias przedmiot kluczowy, nawias, w miejscu, w którym nie powinieneś. Na przykład roweru wewnątrz budynku. Ale ja tylko jaja robiłem, to nie było intencjonalne. Tylko, że tym razem wiadomość była inna, nawet gorsza. Steven odpowiedział. Steven, w świecie, który mnie oszukał, dlaczego powinienem grać fair? Powiedział każdy student po wywaleniu z egzaminu za ściąganie. Steven użył TEGO! Nałóż spodnie, Steven, ty zbereźniku! Kropki, 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 kropki. Chyba z 20 ich tam jest. Jak nie więcej. Steven otrzymał $MAHASHTAG$. Co w imię Boga dostałem? No nie widziałeś? Dostałeś $MAHASHTAG$. Nie potrafię tego powiedzieć, ponieważ gra odebrała mi kontrolę nad Stevenem. Ale chyba nie nad twoimi ustami, więc raczej dałbyś radę to zrobić, ale wolisz wymyślać miliony wymówek. Kurde, mi się to udało! Bez mojego wpływu wyszedł z wieży krok po kroku. Muzyka z Lavender Town powróciła, bo kurwa czemu nie? A postać zaczęła okropnie powolną podróż wbrew mej woli. Z każdym razem, gdy przekraczał granicę, kiedy melodia powinna się zmieniać, muzyka z Lavender spowalniała, stając się bardziej niepokojąca. Gdy Steven dotarł do Cerulean, było to już demoniczne łomotanie, bla bla bla, Pokémon Creepy Black, bla bla. Po prostu go oglądałem, próbując zgadnąć, dokąd zmierza, ale to stawało się coraz bardziej oczywiste. Wracał do Palette Town. Ciekawe, jak przejdziesz przez te kurde płotki, Cerulean. Kiedy dotarł na miejsce, melodia była już tak wolna, że grała nuta po nucie. Poszedł tam, gdzie myślałem, do swojego domu na górę. W tym miejscu muzyka już się skończyła. O, całe szczęście, budżet chyba też się skończył na podkład muzyczny. Steven podszedł do łóżka brata i odwrócił się w jego stronę. Początkowo myślałem, że gra się zatrzymała. Nic nie robił. Zwyczajnie tam stał i ja nie mogłem go ruszyć. Zauważyłem jednak, że mogę otworzyć menu. Byłem przerażony, ale nie umiałem się powstrzymać. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wybrałem kartę trenera. Usłyszałem cichy pomruk, jakby zniekształcony płacz Pokémona. Steven znowu patrzył się w moją stronę. Był zgarbiony, grzywka zasłaniała twarz, a włosy miał potargane i w niektórych miejscach powyrywane. Pod grzywką właściwie nie było widać twarzy, tylko jedna para czerwonych oczu patrząca wprost na mnie, a poniżej wytrzeszczone zęby kontrastujące z ciemnością. Czyli było jednak widać twarz, zdecyduj się! To nie wszystko. Jego imię zostało zmienione na S3V3N. Pokemoniaste pismo w całej swojej okazałości. Nie mogłem odwrócić wzroku. Moje oczy wlepiły się w jego, nie zrywając kontaktu nawet na chwilę. Moje pole widzenia zaczynało się rozmazywać. Chyba pole widzenia. Ostatecznie nie widziałem zbyt dobrze, a twarz miałem mokrą. Od czego masz powieki? Płakałem jak małe dziecko. No nie płacz, chłopaki nie płaczą. Nie, nie, nie. No chyba, że na końcu Metal Gear Solid 3 albo Final Fantasy X.
Nie potrafiłem powstrzymywać łez. Byłem razem z tym chłopakiem od samego początku. Rozwinąłem go i pomogłem mu zyskać sławę. Potem zostałem zmuszony, by oglądać jego upadek po tragicznym wypadku. A teraz był tym. Ta rzecz, ta potworność. Wydziedziczam cię! Widziałem, jak oszalał. Wycierając łzy, zamknąłem kartę trenera i spróbowałem zapisać grę. Po prostu wyjść! Gra poinformowała mnie, że to niemożliwe. Nic nie może teraz zostać zapisane. Ale wyjść zawsze, kurde, możesz. Ten przełącznik na Game Boyu jest nie od parady. Menu nie chciało się zamknąć, bez względu na to, co robiłem. Z powodu braku innych opcji. Zajrzałem do plecaka. No właśnie, też szkoda, że wyłączenie konsoli nie wchodziło w rachubę. Nic się nie stało. Sprawdziłem Pokémony, był tam jeden. Brakowało obrazka, miał 0 punktów życia, status UMARŁ! Imię M małpa hashtag znak dolara. Wybrałem go, a moim oczom kazały się 4 opcje. Status! To ona. Zmień! Nigdy. Zamknij! Nie. Uduś! Palce mi się trzęsły, wybrałem uduś, menu zamknęło się, pokazując Stevena z powrotem w pokoju. S wykrzyknik 3V3N. Do zobaczenia. Papa, Steven. Trzask. Gra się wyłączyła. No ktoś w końcu musiał to zrobić, skoro ty byłeś zbyt leniwy. Byłem bardziej oszołomiony niż wystraszony. W szoku uruchomiłem ją ponownie, bo lubię żyć na krawędzi. Ekran tytułowy pokazywał oszalałego S wykrzyknika 3V3N. Okropnie zniekształconym Charizardem. Nacisnąłem start, następnie kontynuuj. Wszystko, co zobaczyłem, to oddalony widok z Pallet Town. Na zachodzie stał dom Stevena. Wokół wysoka trawa, a duże nieruchome skały oddzielały go od reszty miasta. Tak to jest, jak się trawy nie kosi. Potem całe podwórko jest plądrowane przez dzikie rataty. Obraz się nie ruszał. Brak muzyki, brak ruchu. Potem zblakł i przeniosło mnie z powrotem do ekranu tytułowego. Wszystko takie samo, jak za pierwszym razem. Zwykły trener i Charizard. Nacisnąłem kontynuuj. Nie, wypierdalaj. Okej, oto całokształt pasty pod tytułem Pokémon Strangled Red. Tak więc, gdzie ja powinienem zacząć? Może zacznijmy od pozytywów. Powiedzmy sobie szczerze, ta pasta wcale aż taka zła nie jest, przynajmniej porównując ją do tych krapów, które robiłem dotychczas. I mogę zauważyć to, w jaki sposób ten makaron może podobać się ludziom, no bo w końcu ja uważałem go za bardzo dobry. Jednak dlaczego już tak nie jest? Otóż ma ten makaron dość poważne problemy, które zaniżają doświadczenie po przeczytaniu go i wiem do cholery, że powiedziałem wpierw o pozytywach, ale z drugiej strony po prostu będę robił trochę tego, trochę tamtego, ponieważ tak mogę i chyba będzie mi łatwiej. No więc, pierwsze co rzuciło mi się w oczy to hipokryzja autora, a ja czegoś takiego niezbyt lubię. A mimo to ten odcinek krapów powstał podczas oficjalnego zawieszenia serii. No to niezły ze mnie hipokryta, ale wracając, na samym początku tekstu autor wspomina o tym, że jest dużo past na temat Pokémonów i dużo z nich jest po prostu do dupy, bo stereotypy, bo gadanie gry z graczem, bo burzenie czwartej ściany, a jedyna porządna pasta na ten temat to Pokémon Creepy Black. Nie ma to jak zacząć swoją pastę w taki sposób, stawiając swoje dzieło umyślnie bądź nieumyślnie na ten przysłowiowy piedestał. Hej, skurwysyny, zaraz wam pokażę, jak to się robi! Po czym sam do jasnej cholery będę brnął w te stereotypy. Wow, w innych pastach Lavender Town dzieją się dziwne rzeczy. Zgadnij, co się tu dzieje. W innych pastach gra burzy czwartą ścianę. Zgadnij, co tu się dzieje. W innych pastach protagonista znajduje grę w niewyjaśnionych okolicznościach. Zgadnij, co się tu dzieje. Posuwanie się za daleko psuje efekt. Zgadnij, co tu jest. Podsumowując, to patrzenie z góry na inne tego typu pasty, mimo że samemu wpada się w te stereotypy, to... kurde, jak ja... To jest takie... złe, takie okropne. Zresztą, no, i idźmy dalej. Kolejna rzecz. Jak już jesteśmy przy posuwaniu się za daleko, ta pasta mogłaby być lepiej zagospodarowana. W
czym rzecz. Otóż za długo autor skupia się na mało istotnym bullshicie na początku, po czym w środku za długo i zbyt powoli wprowadza tą całą straszność, bo na serio aż do wymiany między Stevenem i Mike'iem kompletnie nic się nie działo. Jeżeli natomiast chodzi o wydarzenia od wizyty w cmentarzu aż do końca gry, te akurat zostały zrobione całkiem dobrze, jednak cały punchline jest nieco słaby. Bo na serio, czy można tą pastę nazwać horrorem? Autor spędza tyle czasu na budowaniu atmosfery, która niestety jest dość średnia, tylko po tą końcówkę rodem z fanfika. A właśnie, ta pasta za bardzo podchodzi pod fanfika. Mamy edgy zajebistego OC, który jest uwielbiany przez wszystkich, mający zajebiście hot laskę, a pokonanie ligi przez niego to tylko formalność, a czy wspomniałem, jakie to Steven ma zajebiste włosy i totalnie nie został zrobiony na bazie innej postaci, jak to zwykle dzieje się z Sonicowymi OC? Do not steal, motherfuckers! Po prostu Strangled Red koncentruje się na mało istotnych rzeczach i cierpią na tym elementy kluczowe dla horrorowych historyjek. I to wpisywanie na siłę do kanonu pierwszej geny aż jest po prostu chujowe! No bo fakt, taki prequel dziejący się rok przed wydarzeniami z Redów, Greenów itp. jest czymś bardzo wiarygodnym i to muszę podkreślić jako pozytyw, że Strangled Red jako gra sama w sobie jest czymś bardzo wiarygodnym, taki rom może istnieć, jednak dla mnie wpisywanie do kanonu swoich fanfikowych OC jest po prostu pretensjonalne. Tak jak wpisywanie Missingno do kanonu na siłę jako coś, o czym ludzie w Pokémonach wiedzą, to jest po prostu idiotyczne! To jest bug, to jest koncept, tego kurde nie ma! Tak naprawdę, to jest dostępne tylko dla gracza, ja pierdziczę! A właśnie, co do tej gry. Ja wciąż nie sądzę, że pojąłem, czym ona tak naprawdę jest, no bo nieraz była mowa o właściwej fabule i o tych różnicach i co nie tylko, ale dostaliśmy na ten temat dość mało konkretów. Ja wiem, że Pallet Town jest nieco większe niż zwykle. Ja wiem, że Steven nie chciał wejść do Pokémon Tower, ale czy coś konkretnego działo się między tymi wydarzeniami? Czy gra toczyła się normalnie? Czy liderzy byli tacy sami? Czy w ogóle przez ten rok było coś zmienione? Są kurde ciekawe rzeczy, ale nie, bo zamiast przedstawić dokładniej świat gry, autor wolał lizać dupę Stevenowi, bo jest taki zajebisty i ma zajebiste włosy, a jego Charizard to pierniczona rozkurwiara. Mimo to, że poza Nidoranami w pierwszej genie nie mają żadne Pokémony płci. To jest kurde posuwanie się za daleko. No dobra, myślę, że już nagadałem się na ten temat. Jednak chciałbym na samym końcu poruszyć jeszcze jedną rzecz. Jak się pisze jakieś pasty czy cokolwiek na temat jakiejś serii gier, to powinno się nie kiełbasić faktów. Charmander nie umie... Kurwa, Tail Whip! Okej? To był PG. Do następnego razu. Mam nadzieję, że uwinę się z tym filmikiem przed świętami. Jak tak, to wesołych świąt. Jak uda mi się go przesłać przed nowym rokiem, to Happy New Year. A jak kurde w nowym roku go prześlę czy coś, to ja pierdzielę już nawet nie wiem. Tak czy siak, no ja już będę kończył. Na razie wszystkim! Największy hipokryta się wylogowuje.